Kaczyński i Tusk to dwaj najwięksi politycy w tym kraju. Koniec kropka, chyba nie mam po co zapraszać do dyskusji. Ich spór między sobą, legendarny, zdominował polską politykę. Ich nienawiść, bo nie należy chyba bać się tego słowa, stała się synonimem polskiej polityki, czy wam się to podoba, czy nie. Obaj są zawodnikami wagi ciężkiej. Kaczyński przetrwał rządząc partią, która rządzi Polską, tak naprawdę bez żadnego zagrożenia, będąc władcą absolutnym tej partii. A Donald Tusk, nawet jak zrobił sobie wycieczkę do Brukseli, to stwierdził, że wrócę, bo jest zagrożenie ze strony trzeciej drogi, platforma się rozpada, bo nie ma przywództwa, to sobie wrócę i przejmę. I w sumie sprawia, że Platforma znowu jest największą partią opozycyjną i znowu liczy się w tym kraju. I tych dwóch zawodników, niczym meksykańscy wrestlerzy, zmierzy się w tym roku w wyborach. Nie wiadomo, kto kim rzuci o ring, nie wiadomo, czy może będzie remis, ale nad tym zastanawiamy się w normalnych naszych filmach na tym kanale. Dzisiaj porozmawiajmy o ich historii, o tym, dlaczego tak naprawdę się nie lubią i co się zadziało w ich naprawdę długiej i burzliwej historii. Więc usiądźcie spokojnie, zostawcie lajka, stawcie suba, nam będzie bardzo miło, bo będziecie widzieć nasze filmy. Dziękujemy patronom, zerknijcie w Patronite'a, bo cała historia zaczyna się dawno, dawno temu. Za górami, za lasami była sobie odległa kraina, zwana Polską lat 90., w której to bardziej od byłego PGR-u zagrożony był tylko samochód stojący niedaleko granicy z tą mistyczną krainą. I to właśnie w tym przedziwnym świecie swoją walkę rozpoczyna dwóch rycerzy, czarnoksiężników, nekromantów, ciężko powiedzieć, ale ich dwóch. 1991 rok. Pierwsze wolne wybory. Wow, mamy wolność, ale super, nie? Zróbmy taką prawdziwą wolność, więc jak robimy wybory do Sejmu, to zróbmy je bez progu wyborczego. To jest doskonały pomysł, bo dzięki temu będzie super prawdziwa wolność. Wolność, każdy będzie mógł się pokazać, każdy może kandydować. Dobry pomysł? Jep, 29 komitetów dostaje się do Sejmu, z czego 11 ma tylko po jednym członku. Ogólnie tworzenie jakiejkolwiek koalicji w takich warunkach to jest jakiś hardcore. Może wam się wydawać, że po tych wyborach będzie ciężko stworzyć jakiś rząd. Po pierwsze, macie rację, tak będzie ciężko, gratuluję, bo orientujecie się. Ale po drugie, teraz nie ma czasu. Wtedy to były czasy. Wtedy po prostu komitety leżały na ulicach, można było je znaleźć w każdym jeziorze. To były prawdziwe czasy ciężkiego budowania rządu. Trwało to bardzo, bardzo długo. Ale dla naszej opowieści tak naprawdę najważniejsze są dwa ugrupowania z tamtych czasów. Pierwszym jest Porozumienie Centrum, które było częścią szerszej koalicji, ale zostawmy to, to nie ma znaczenia. W każdym razie było to Porozumienie Centrum, które dostało 44 mandaty i było zarządzane przez Jarosława Kaczyńskiego. A miejsce tuż pod nimi, z 37 miejscami, zajmuje Kongres Liberalno-Demokratyczny, który za chwilę będzie zarządzany przez Tuska. Coś jeszcze nie jest, ale zaraz będzie. I tak jak mówimy, jest problem. Ciężko bardzo wybrać jakiegokolwiek premiera, jakikolwiek rząd. I w tym zamieszaniu prezydent Wałęsa stwierdza, w sumie ja bym był premierem. No i wszyscy mu mówią, wiecie, że panie prezydencie, tak nie można, pan nie może być premierem. Jak nie mogę, patrz, jak skaczę przez płot. Nie wiemy, co prawda, czy akurat wtedy skoczył przez płot, czy nie skakał przez płot, ale bez znaczenia, bo w każdym razie on premierem jednak nie został, jednak mu nie pozwolili. A Kaczyński już wtedy zaczynał forsować kandydaturę Olszewskiego na premiera Polski. I jako, że Wałęsa nie był największym fanem tej kandydatury, no to Kaczyński musiał zebrać szeroką koalicję i zebrał ją naprawdę szeroko, no bo pomyślicie, a czyli zebrał szeroką koalicję, czyli co, był tam Tusk. Sprytnie, macie rację, ale nie spodziewacie się, że był tam na przykład Macierewicz, który w ogóle był w innej partii, więc mamy szeroką koalicję, Tusk, Kaczyński, Macierewicz. Rzeczy się dzieją. Wtedy to się robiło wspólne listy opozycji do SLD, nie do Zotera. W każdym razie, no, zebrali się do kupy i wybrali Olszewskiego. Wszyscy szczęśliwi, żyją długo i szczęśliwie. Błąd. Tusk wytrzymał tylko miesiąc w tej koalicji i stwierdził, że on spada. W sensie on się nie będzie tak bawił. Kaczyński jakoś tam na szybko pozbierał ludzi, no i jakoś udało mu się ten rząd utrzymać, no więc rząd sobie funkcjonuje jakoś tam, nie? Jest git, teoretycznie. I bum, 1992 rok. Bo cały czas nie wyszliśmy z 91 wcześniej. Teraz jest 92, no i dzieją się rzeczy. Bo ogólnie to właśnie wtedy dochodzi do nocnej zmiany. Pewnie słyszeliście to hasło. Ogólnie sztuczka z tą nocną zmianą jest taka, że jedni wierzą, że ona była, drudzy, że nie. W sensie wydarzenie się zdarzyło. Tylko jedni nazywają je nocną zmianą, a inni uważają, że to była po prostu normalna polityka. O co tam w ogóle chodziło i dlaczego to jest ważne? Ogólnie to jesteście, wiecie, dosyć świeżo po przejęciu władzy przez, jakby wiecie, nie komunistów w Polsce, nie? Nie ludzi z PRL-u. Więc jakby no Macierewicz stwierdził, słuchajcie, może byśmy taką zrobili komisję, bo zrobił to komisję, lubił komisję już wtedy, żeby sprawdzić, no kto współpracował z SB, z ludzi, którzy teraz siedzą tutaj u nas, wiecie, w tych pięknych budynkach. Dla jasności, SB dla młodszych widzów nie chodzi o mafię, chodzi o służbę bezpieczeństwa z przedniego ustroju. Pozdrawiamy młodszych widzów. W każdym razie stwierdza, robimy to. No i lecimy. W jakimś czasie lista powstaje i oni mówią, że jest tam aż 60 nazwisk. Oni zdradzają nazwisk, mówią tylko, że lista jest, nie? Ale trzeba ją odtajnić. No, ale zaczyna się przypał. I znikąd pojawia się Janusz Korwin-Mikke, który stwierdza, głosujmy to. Więc tak, można w jakimś stopniu powiedzieć, że Janusz Korwin-Mikke mocno przyczynił się do tamtej imby. Ciężko powiedzieć, czy wtedy zależało mu na prawdzie historycznej, czy już odkrył sobie tą potrzebę, żeby imby rozkręcać, nie nam oceniać, no ale w każdym razie jest głosowanie. Nie? Pojawiają się rzeczy. Okazuje się, że Lech Wałęsa był umoczony i współpracował z SB. Lech Wałęsa mówi, że wcale nie, albo że nawet jak tak, to w sumie on podpisywał jakieś rzeczy, ale nigdy nie zdradził ideałów, więc w sumie to git, jakby jest okej. Okay. Dalej mleko się rozlało, jest syf straszny, wszyscy oskarżają się o zdrajców narodu i tak dalej. Klasyka polskiej polityki to nie jest nowość. I w ramach tego całego syfu tworzy się koalicja, która chce odwołać rząd Olszewskiego. No jakby nie podoba im się ta lustracja tak w 100% do końca, ewidentnie. No wywołuje według nich za dużo przypału. No i zbiera się ta koalicja. Wśród tych, którzy głosują za tym, żeby obalić rząd Olszewskiego, znajduje się nie kto inny, jak oczywiście Donald Tusk. Olszewski upada. Nocna zmiana dokonuje się w nocy, jak możecie się domyślić. No i wiecie, no niechęć się buduje. Dla jasności co do samej nocnej zmiany.
zmiany. My próbowaliśmy znaleźć ogólnie, o co tam chodziło. No i w sensie, no, poczytaliśmy trochę i tak dalej. Prawda jest taka, że tak z naszej perspektywy, jako ludzi, którzy patrzymy na to trochę z daleka. W sumie to wygląda trochę tak, że oni po prostu się strasznie pokłócili. Każdy zaczął wyzywać każdego od zdrajców narodu i zdrajców ojczyzny. I kto bardziej był związany z PRL-em, a kto mniej. To była taka kłótnia o to. Teraz w sumie skończyła się na tym, że ten, kto wymyślił najbardziej catchy nazwę dla swojej jakby narracji, wygrał. Nocna zmiana brzmi dobrze, nie oszukujmy się. Chociaż też bądźmy sobie szczerzy, to może być zbyt duże uproszczenie, ale nie mamy czasu wchodzić w większe szczegóły w tym filmie. W każdym razie musicie wiedzieć, że nocna zmiana była problematyczna i nie zagrała dobrze na relacje Tusk-Kaczyński. Ale nie tylko dla ich relacji źle zagrała, bo zagrała też dla w ogóle wszystkich ludzi, którzy byli z tej, nazwijmy to, opozycyjnej do byłych komunistów strony w parlamencie, bo oni się tak pokłócili, był taki syf, że wyborcy się na tyle wkurzyli, że ich wykopali z parlamentu w następnych wyborach. Kaczyński i Tusk lądują poza Sejmem, władzę obejmują postkomuniści, także dobrze im się udało tam załatwić wszystko, naprawdę genialnie. A potem tak naprawdę długo cisza. Nawet jak wrócili do parlamentu, oboje zresztą, to w sumie wiecie, mieli jakieś takie mało znaczące funkcje i tak jakby nie za wiele byli warci, nie za bardzo byli znanymi postaciami czy coś, nie? Więc tak wiecie, krążyli i nic się nie działo, nie? Ale wszystko zmienia rok 2001, bo jesteśmy już w ogóle w latach 2000. W 2001 roku powstaje PiS i Platforma Obywatelska, co jak możecie się domyślić jest dosyć ważnym momentem, szczególnie jeśli żyjecie w Polsce dzisiaj. I co? No i powstają te dwie partie, zaczynają się kłócić i wszystko przybiera znajome tory. Nie. My nie wiemy, czy przez ten czas, kiedy oboje nic nie znaczyli, to się polubili na chwilę, czy po prostu zapomnieli o sobie trochę, czy po prostu stwierdzili, że muszą razem współpracować, żeby obalić postkomunistów, ale na tym się skończyło. PiS i PO zawiązują koalicję w wyborach samorządowych. Co więcej, Donald Tusk zmienia narrację i zaczyna być jeszcze bardziej taki mocny w stosunku do, wiecie, lustracji, że trzeba było to zrobić i w sumie ta nocna zmiana, której tak nie nazywa, ale że to był też błąd i faktycznie trzeba było bardziej lustrować ludzi niż w ogóle Kaczyński. Z jednej strony, może to jest jakaś, wiecie, zmiana poglądów, cokolwiek. Z drugiej strony, czy to wynika trochę z tego, że musieli wszyscy razem walczyć z SLD, które było postkomunistami? Nie wiemy, ale się domyślamy. Ale w każdym razie wybory w 2005 roku to już jest taki, na pewno już całkowity początek oficjalnie ich wojny ze sobą i jakiejś tam nienawiści, którą wszyscy znamy i kochamy. Znamy, na pewno wszyscy znamy. Bo widzicie, wydaje się na początku, że pójdą tych wyborów w zgodzie, nie? No, nie udało się. Zaczęli się naparzać, Tusk wystartował przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich, gdzie przegrał tylko po to, żeby po chwili zostać rozniesionym przez Kaczyńskiego w wyborach do Sejmu. No i w ten właśnie sposób smutna żaba JPG, Kaczyński szczęśliwy i tak dalej. Kaczyński wygrywa tą rundę. Zemsta przyszła dosyć szybko, bo widzicie, Kaczyński wygrał. Ale Tusk trochę podłożył mu nogę, nie wszedł z nim w koalicję i de facto założył, że jeśli zostawimy Kaczyńskiego z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin Giertycha, no to w sumie może się samo wywalić. I trochę miał rację, bo właśnie, bo w ogóle to takie czasy były, nie? Jak się zastanawiacie, skąd się bierze ten żart, że wiecie, Giertych był ministrem w rządzie Kaczyńskiego, to były właśnie te czasy, właśnie wtedy Giertych był. Więc stamtąd są te żarty Tuska, nie? Że tutaj własnego ministra ci dałem do okręgu wyborczego. I stąd też są żarty właśnie o tym, że Giertych to Giertych. W sensie też te czasy. Skumulowanie tych wszystkich rzeczy, afer i tak dalej doprowadza nas do tego, że w 2007 roku dochodzi do przyspieszonych wyborów. A wtedy to już PO niszczy PiS. A do tego z takiego personalnego poziomu Tusk niszczy Kaczyńskiego w debacie. To prawda, naprawdę go tam zgniótł. I z tamtych czasów właśnie jest ten taki teraz też mem, który nawet teraz obowiązuje o tym, że wiecie, Kaczyński cały czas ucieka przed debatą, a Tusk mówi cały czas, że o, Kaczyński się boi debaty i tak dalej. To prawdopodobnie jest pokłosie tamtych wydarzeń, bo no to by nie mówić faktycznie, no tam Tusk całkiem nieźle sobie Kaczyńskiego rozegrał. Więc ogólnie po tych wyborach Kaczyński smutna żaba JPG, Tusk wygrywa. Potem w chronologii zdarzeń mamy Smoleńsk. Tu nie będziemy się za bardzo rozwijać, bo to nie jest śmieszny temat, a w tym filmie jednak chcę być trochę bardziej śmieszny. I wiecie, entertaining. Co ze Smoleńskiem każdy wie, tak, katastrofa smoleńska, prezydent nie żyje, PiS przyjmuje narrację, Kaczyński przyjmuje narrację, że był to zamach i że Tusk był w to w jakiś sposób powiązany. Te narracje też się trochę zmieniały w czasie, one nie zawsze były aż tak radykalne, czasami były różne rzeczy. No druga strona twierdzi absolutnie nie, to nie ma żadnego związku z prawdą. W sensie zostawmy ten temat, o tym chyba wie każdy, nie mniej więcej jak ta dynamika pobieżnie wyglądała. Zostawmy to i przejdźmy dalej. Chociaż tutaj jeszcze napomnijmy, że Kaczyński przegrywa wybory prezydenckie z Bronisławem Komorowskim. Ale przesuwając się już dalej, mamy rok 2014. Donald Tusk stwierdza, że czas podbić Brukselę. Nie zakłada co prawda husarskiej szaty i skrzydeł, tylko garnitur i zostawia Ewę Kopacz z całym tym syfem, który się dzieje w Polsce i znika. Znaczy, zanim znika, to jeszcze jest ten moment takiego, wiecie, pogodzenia się z Kaczyńskim i sobie ręce podają i tak dalej. Ogólnie już wtedy wszyscy mieli takie czy na poważnie, a po jakimś już czasie wszyscy wiedzieli, że absolutnie nie i była to zagrywka polityczna z jakby trochę z obu stron chyba. W sensie, no, mówi się, że Kaczyński bardziej, nie, no bo to on przyjął, ale bez znaczenia, w sensie czysta polityka, zero sympatii, nie dajcie się zwieść. Oni się nie lubią. Nie wiem, czy zauważyliście. W każdym razie, no Tusk wyjeżdża, no i co? Mamy kampanię prezydencką, której nikt, podobno łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, nie spodziewa się tego, że Andrzej Duda może pokonać Bronisława Komorowskiego, a tu bum, szakalaka, Andrzej Duda zostaje prezydentem, wszyscy są w szoku, co się dzieje, a potem już wiecie, au, 500+, lecimy, bum, Polska. Dwie kadencje nasze. A od 2015 PiS rządzi już całą Polską. Całą? Nie całą. Jest jeden mały budynek, gdzieś w Belgii, w którym siedzi Donald Tusk. I on nie poddaje się tej władzy. On już czeka, żeby ją odzyskać.
planując swój wielki powrót do Polski. Tak naprawdę to nie wiemy, czy planuje swój powrót, ale pasuje nam to pod narrację. W każdym razie oni lubili się bardzo długo, więc może jest to możliwe. W każdym razie długie podkładanie nóg i tak dalej, i tak dalej. W końcu Donald Tusk wraca na białym koniu do Polski, prawda, ratuje Platformę przed upadkiem i trzecią drogą w którymś momencie. Konsoliduje Platformę, zostaje drugą siłą polityczną w tym kraju. Wszyscy się wyzywają nawzajem, apelując jednocześnie o to, żeby nie używać języka nienawiści, żeby przeciwnicy nie używali. I dzieją się ogólnie rzeczy, które wiecie i które widzicie na co dzień, które możecie obserwować na naszym kanale. I to jest ważne, ale najważniejsze tak naprawdę jest to, że nienawiść tych dwóch ludzi do siebie w pewien sposób stworzyła polską politykę, prowadziła ją no, w te czasy, w których żyjemy. Wielu z was oglądających pewnie nawet nie pamięta czasów przed PiS-em i PO, nie? Więc ta polska polityka została przez nich ukształtowana, ale w sumie co jest jeszcze ważniejsze, to to, że ta polska polityka w pewnym momencie powiła dziecię. I tym dzieciem jest kanał Orbnews, który możecie subskrybować, zostawić mu lajka i suba, żeby być na bieżąco, co się dzieje z tym, co się dzieje w polskiej polityce i tak dalej. Czasami, jak widzicie, nawet historyczne rzeczy. Nasz Instagram News na bieżąco, nasz inny film, serdecznie go polecamy. A my co? Dziękujemy serdecznie naszym patronom, zachęcamy zerknięcie naszego Patronite'a i staramy się starać dla was. Cześć!